Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Odcinek Alfabetu Wojtusika zaczynamy w bardzo dużym składzie, bo dyskusyjne kluby czytelnicze w Krakowie cały czas działają i całkiem nieźle się mają, a ja w Fankomiksie przy ulicy Batorego 2 postanowiłem spotkać się z tymi, którzy spotykają się raz w miesiącu właśnie tutaj, w Królestwie Komiksu w Krakowie i o różnych komiksach dyskutują, a że Jan, który jest prowodyrem tych spotkań, zdecydował się, by poruszyć temat zasady trójek i wejść do tego świata, no to również przeczytałem, przygotowałem się i pytania zadawać będę. Siadamy przy stole i zaczynamy spotkanie, trochę jak w dyskusyjnym klubie czytelniczym. Chcecie sprawdzić, jak wyglądają takie spotkania? Zostańcie z nami. R jak rozmowa. Janek, bo ty za to wszystko odpowiadasz, to jak ty wybierasz, jak wybieracie komiksy? W tej edycji mamy sporo klasyki. Jan Sławiński, bo to też była taka trochę odpowiedź na to, że w poprzednich edycjach wybierałem komiksy, raczej starałem się wybierać nowe, bo tak trochę twierdziłem, że o tej klasyce to już wszyscy gadali, wszyscy wszystko powiedzieli, natomiast no tutaj uczestnicy, którzy przychodzili, trochę chcieli właśnie więcej klasycznych komiksów, takich, które w pewien sposób może wywołują jakieś wspomnienia lub na przykład no, pamiętały je z dzieciństwa i tak dalej. No i w tym roku w takim kluczu wybieraliśmy komiksy, no ale też nie chciałem, żeby to była sama klasyka, też zwłaszcza, że wychodzi coraz więcej fajnych, nowych komiksów, więc no tutaj właśnie ta zasada trójek, o której będziemy rozmawiać już w przyszłym tygodniu, no to ona jest takim trochę właśnie powiewem świeżości wśród tych komiksów, które każdy zna i każdy lubi. Czyli to nie jest tak, że Wojtek mówi, słuchaj, bo mam takich parę nowości, fajnie, bo to można było sprzedać, żeby też ludzie przyjdą i kupią, jak to jest. Wojtek Buszek, tutaj pełną swobodę ma prowadzący. Oczywiście muszą zaakceptować to fundacja, czyli... Mm-hmm. Fundacja Poem od Organizatora. Tak, 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 muszą to zaakceptować, natomiast generalnie są to tak dobrze dobrane komiksy, że tutaj nie było dotychczas, jest kolejna edycja zgrzytu na tej linii. Julia, to jest tak, że ty trafiłaś tutaj, bo zainteresował cię temat, czy w ogóle jesteś korową czytelniczką komiksów? Jestem czytelniczką komiksów amatorką, bardziej na zasadzie, że idę do biblioteki i co mi wpadnie w oczy. Julia Janikowska. Sporadycznie coś przeczytam o jakimś komiksie i dopiero wtedy jakby po niego sięgam. To teraz odkryjmy karty. To jest ważne, żeby wiedzieć, z kim się siedzi przy stole. Wasz ulubiony superbohater to? Może być antysuperbohater. Niezwyciężony. Invincible z komiksu Roberta Kirkmana. Batman od lat 90, czyli od T.M. Semika. Wiedziałem, że się dogadamy. Julia? Właściwie to ja prawie nie czytam komiksów o superbohaterach, więc ciężko mi powiedzieć, czy Batman, czy Superman, czy Kapitan Ameryka. Może być Wilku superbohater, to też bohater przecież. Takich bohater trochę naszych czasów. Jesteśmy tutaj w Fankomiksie i te spotkania, rozumiem, wyglądają tak, że siadacie przy stole i gadacie. Trochę tak. Nawet też stawiam chyba trochę na taką luźną formułę, w sensie często jest dużo dygresji, jakby nie ma to jakichś takich sztywnych ram. Wydaje mi się, że jednak... No to nie wiem, wydaje mi się, że komiks trochę też jakby służy czemuś takiemu, w sensie takim, że no zawsze dany twórca wywołuje pewne skojarzenia, które odwołują się do jakichś innych jego prac albo innych tytułów z danego gatunku, które ukazał się na przykład wcześniej, które kojarzymy, więc ten komiks, który jest wybrany, on oczywiście jest jakby głównym tematem, natomiast często trochę tak orbitujemy wokół niego i jakby poruszamy też inne tematy komiksowe. Dla ciebie, Wojtku, to jest nadal pasja? Czy to już jest taki pasjozawód? No bo wyobrażam sobie, że jak się ma pod ręką tyle komiksów, to może się a, znudzić, b, można przejść do tego trybu, że człowiek, który pracuje w danej branży, tak naprawdę już trochę nie ma serca do komiksów, bo traktuje to jak przemysł. No. Jak to jest u ciebie? Znaczy nie ukrywam, że jest to dla mnie źródło dochodów, więc jest to moja praca. Natomiast fajne jest to, że wciąż mnie cieszy i wciąż czytam komiksy. Czasami mam taką myśl, że 30 lat temu rękę dałbym sobie uciąć za to bogactwo komiksów, które tutaj mam, a dzisiaj często dobry komiks, wiem, że jest dobry z różnych recenzji, nie jestem w stanie go przeczytać, po prostu nie mam czasu. Jest taki natłok tytułów. Po prostu nigdy, odkąd sięgam pamięcią wstecz, nie było tak dużej różnorodności tytułów. Jest ich olbrzymia ilość. Dlatego no niestety wiele omijam. Czasami mam klientów, którzy przychodzą i pytają,
Pan przeczytał wszystkie tutaj komiksy? Odpowiedź jest nie, z dwóch powodów teraz. Jeden, no brak czasu, nie da się po prostu tego wszystkiego przeczytać, a z drugiej strony zrobiło się tak, że tak jak w każdej dziedzinie literatury, po prostu są komiksy, które mnie bardziej interesują i takie, które mnie mniej interesują. Ich po prostu sięgam w drugiej lub trzeciej kolejności, więc nie okłamując się, pewnie do nich nie sięgnę, bo nie zdążę, bo na ich miejsce wskoczy 5, 10, 15, 20, 100 nowych tytułów, które mnie bardziej interesują. No i teraz to tak wygląda po prostu. Sięganie do P jak przeszłości i do P jak podstaw. Wasza przygoda z komiksem zaczęła się od taki kącik zwierzeń. Bo u mnie to było tak, że idąc sobie tutaj przypominałem, że to jednak były komiksy z mojego dzieciństwa. Kajko i Koko, Sztytus Romek i Atomek. Potem pojawiła się Andresolka, Profesorka, Nerwosolka i cały Baranowski. A potem zaczęły się lata 90. No i weszły tematy poważne, czyli właśnie superbohaterowie, którzy zaczęli się pokazywać w tych pierwszych seriach po 89 roku w naszym kraju, w tłumaczeniu na język polski. No i też dzięki temu i dzięki filmom z Batmanem zostałem fanem Batmana. Może nie psychofanem, ale rzeczywiście przez długi czas zbierałem te pojedyncze egzemplarze i kolekcjonowałem je. I jakoś tak już potem poszło. No już nie mówię o Rosińskim, Iwanhamie i Torgalu, ale że gdzieś tutaj to się zaczęło i mam takie fale. To znaczy rzeczywiście jest tak, że gdzieś od tego komiksu jest mi dalej, a później wracam. A jak to było u was? Tata kupował mi Kaczory Donaldy. W latach 90. co tydzień, czy to wtedy chyba co tydzień wychodziły. Więc zaczęło się od tego. Oprócz tego miałam, bo tata był fanem fantastyki, więc przypuszczam, że to eksperymentalnie, on się nie wciągnął w komiksy. Miałam dwa egzemplarze Fantastyka Comics z poszukiwaniem Ptaka Czasu, Loisa Jurożyla i chyba z pierwszą częścią Jansa. Więc to jakby było na półce i wracałam do tego, ale tak to Kaczory Donaldy. Później to bardzo długo się ciągnęło. Chyba głównie Kaczory Donaldy. A to była jaka zbitka, Jans i Kaczory Donaldy. Super. Ale to była tylko pierwsza część Jansa, ale wiedziałam wreszcie, że jest coś innego. Nie tylko Kaczory Donaldy, że istnieją. No ale w pewnym momencie wyrosłam z tego i będąc taką dziewczynką na początku gimnazjum, nie za bardzo było na rynku co czytać. Próbowałam, wtedy się pojawiło Witch, wydawane przez Egmont. Ale jakoś mi nie podeszło i miałam kilka lat przerwy, po czym trafiłam na artykuł o Persepolis. A później, że poszłam do szkoły, gdzie uczyłam się francuskiego, zaczęłam chodzić do Instytutu Francuskiego i tam mogłam po prostu przeglądać francuskie komiksy. No tak, jeden z najpoważniejszych rynków komiksowych na świecie, rynek francuski. U mnie też klasycznie się zaczęło od Kaczora Donalda. Też weszły gdzieś tam te komiksy TM Semika, właśnie Batmany, Spidermany. Natomiast gdzieś tam później wróciłem trochę do komiksów przez magazyny o grach komputerowych, to znaczy w magazynach takich jak Play czy Świat Gier Komputerowych takie krótkie komiksy publikował Michał Śledziński i właśnie gdzieś one mi się na tyle spodobały, że zacząłem szukać innych jego prac, no i wtedy trafiłem na Osiedle Swoboda, jakieś inne jego prace, później oczywiście Na Szybko Spisane i tak dalej, no i gdzieś tam się wciągnąłem. To ja powiem sobie szczerze, że na Osiedle byłem pewnie dużo za mały, bo gdzieś tam to był koniec podstawówki, więc pewnie nie jest to komiks jakby dla takiej grupy wiekowej, natomiast no gdzieś tam poszło. Potem jakiś Hellboy z Egmontu i tak dalej, no i od tego czasu no już uzależnienie. No aż się boję zapytać Wojtka. No tak, ja trochę rocznikowo jestem starszy od tutaj rozmówców, więc u mnie bardziej klasycznie, czyli to był Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz wymieniany na 100 razy w podstawówce, w szkole, między kolegami, zczytane egzemplarze i to był w zasadzie numer jeden. Później oczywiście wszedł komiks Fantastyka, tak jak mówił Litko, że ja już kupowałem go świadomie od pierwszego numeru, w zasadzie wszystkie numery miałem. No i powoli, jak rynek wraz z rozwojem rynku, kupowałem w zasadzie wszystko. Do pewnego momentu, właśnie taki mieliśmy rynek, do pewnego momentu można było mieć wszystko. Wszystkie komiksy, jakie się wychodziły, można je było mieć po prostu. Można było je kupić i można było je przeczytać. Dzisiaj już o tym wspominałem, dzisiaj już to nie jest możliwe. No później oczywiście komiksy superbohaterskie, czyli Batman, Spider-Man i tak dalej. A taki przeskok jakościowy dla mnie to była Umowa z Bogiem Meissnera. I to była taka pierwsza z takim naprawdę poważnym komiksem moja styczność. No i to do dziś uważam, że to jest świetny komiks. On się po latach wciąż broni. No i wyznaczył taką
inną półkę komiksów, wprowadził na inny poziom komiksy tak naprawdę, nawet w moim rozumieniu, ale wydaje mi się, że nie tylko, że on po prostu dotychczas nie było na naszym rynku, no może pojedynczo można było wcześniej wydane komiksy, ale generalnie to był pierwszy taki klasyczny graphic novels, jak się u nas pojawił, no i właśnie ten poważny komiks. Bardzo mnie interesuje, jak wy patrzycie na to rozróżnienie, które niektórzy hołbią, inni twierdzą, że to ściema, czyli komiks, powieść graficzna. Ja wiem, że to opisane i że skatalogowane, ale do tego za chwilę wrócimy. Myślę jeszcze o tym, o tych początkach i zastanawiałem się, co was pociągnęło w komiksie. Każdego pewnie pociąga co innego. Mm-hmm. Na pewno to jakieś takie zespolenie warstwy graficznej z warstwą tekstową i też to, jak pewne rzeczy można pokazać w komiksie, czego nie można pokazać ani właśnie w literaturze, ani w filmie, mimo że to też jest jakieś medium operujące obrazem. No i też ta mnogość historii, tak jakby wydaje mi się, że no właśnie część osób, które gdzieś tam lubią takie rozróżnienia, czy właśnie uważają, że nie wiem, komiksy dla dzieci i tak dalej, no to pewnie nie sięga za dużo po właśnie jakieś takie poważniejsze komiksy, tak jak to możemy powiedzieć. No a to właśnie jest medium, które mega dużo ma do zaoferowania. Ta umowa z Bogiem, o której zresztą rozmawialiśmy też na jednym ze spotkań. No i wtedy też była taka dyskusja właśnie o powieści graficznej, o tym w ogóle, czy takie rozróżnienie ma sens. No ale to jest trochę taka dyskusja jak w świecie filmu o zasadności wprowadzania w ogóle rozróżnienia poprzez gatunki filmowe, tak? Czy to jest rzeczywiście coś, co służy tylko producentom, żeby sprzedawać dany tytuł grupie, konkretnej grupie, która lubi właśnie kryminały, westerny i tak dalej, czy rzeczywiście jest to coś poprzez jakby pryzmat, czego możemy analizować właśnie jakieś schematy gatunkowe, jakieś konwencje i tak dalej. No tutaj odpowiedź pewnie każdy ma swoją. Wojtek, jak to u ciebie jest? Czy to jest bardzo płynne. Nie ma tutaj, nie ma jakiejś słownikowej, znaczy pewnie jest słownikowa definicja, ale ona z niej nic nie wynika. No. Po prostu niektóre rzeczy nie da się sklasyfikować, że to jest powieść graficzna, a inny komiks nie jest powieścią graficzną. To jest bardzo, bardzo płynne. A co cię przyciągnęło do komiksu jako do formy opowiadania popkulturowej? To były bardzo zamierzchłe czasy. Jak wspominałem, zaczęło się od Kajka dawno, i Kokosza. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, Mirmił tak rządził. Tak, dokładnie tak. I wtedy coś mnie w tym urzekło, w tej formie opowieści. No i w zasadzie tak zostało. No właśnie opowieść. Dla mnie obie rzeczy są ważne, czyli warstwa wizualna i warstwa opowieści. Jedno bez drugiego tutaj nie istnieje tak naprawdę. Natomiast historia, musi być dobra historia. Nawet jeżeli są świetne rysunki, świetny poziom graficzny, jeżeli on nie ma nic do powiedzenia, to nie jest dla mnie. Od razu zaznaczę, że znam ludzi, którzy odwrotnie do tego podchodzą, którzy nawet nie czytali, przyznają się, kupują mnie komiksy, no w końcu wiem, rozmawiam z klientami, przyznają się, ja go nie przeczytałem tego komiksu, ja go po prostu oglądam. Czyli dla nich jest ważna tylko warstwa wizualna, piękne rysunki, piękna kreska, kolory i tak dalej, a sama treść mniej. Dla mnie jest to jednak nierozłączne. Julia, dwa pytania, dwie odpowiedzi. Najważniejsze jest to, że w komiksie można przedstawić to, czego się nie da czasami słowami rzeczywiście ująć. Czy to ze względu na to, że nawet taka prosta scena slapstickowa, można ją pokazać w filmie, w powieści by to zajęło powiedzmy pół strony opisania, a w komiksie to jest czasami po prostu rzut oka i wiem, o co chodzi. To, co Janek wspomniał, też czasami ta mnogość historii może w takim sensie, że po prostu to jest chyba takie medium, które najbardziej artysta może dać się ponieść w wyobraźni. Właśnie przedstawić rzeczy, które są wręcz niewykonalne w rzeczywistym świecie, czy za pomocą efektów specjalnych, czy nawet za pomocą właśnie czasami opisania tego słownie. Da się uczucia na przykład wyrazić pięknie rysunkami, a czasami po prostu człowiekowi brakuje słów. No i to się wszystko zgadza. Nie wiem, czy będzie się zgadzało, gdy zaczniemy rozmawiać o opublikowanej przez Kulturę Gniewu opowieści Tomasza Spela, Zasada Trójek. Ja nie ukrywam, że postanowiłem wpaść do was na dyskusyjny klub czytelniczy, dlatego że wpadła mi w ręce ta opowieść, ten komiks i po prostu przepadłem
te dyskusje wasze są emocjonalne i spieracie się? I na przykład mówicie, nie masz racji. Czy wybierasz takie, wiesz, że klasykę, no to trzeba będzie potakiwać główkami i mówić, nie, to wybitne, świetna kreska. Nie, wydaje mi się, że gdzieś tam są emocje, nie wiem, czy jakieś takie gwałtowne, natomiast no też raz pamiętam, był taki niewypał z wyborem podwodnego spawacza, który mi się bardzo podobał, natomiast wszyscy stwierdzili, że spoko, ale jakby dyskusja trochę umarła po 15 minutach i generalnie no właśnie trochę zeszła na inne tory, więc no czasem to jest fajne, że można się skonfrontować też z jakimiś innymi opiniami właśnie rzeczy, które się uważa albo za świetne, albo jakieś nietrafione, no tutaj dostajemy jakieś inne spojrzenie na to od kogoś i to jest super. Pozostała część grupy potakuje i mówi, nie, my się tak kłócimy, ale tylko troszeczkę i generalnie to dyskutujemy na argumenty. To właśnie nie jest tak, że wszyscy potakują i wszystkim musi się dany komiks podobać. Każdy ma jakąś swoją wizję komiksu. To jest właśnie ciekawe też, że ktoś przeczyta się komiks i ma się swoje wyobrażenie tego komiksu, a w konfrontacji z kilkoma osobami można popatrzeć na niego z innej strony. To też nie tak, że każdy komiks każdemu się podoba. Ostatnio ta edycja jest pod znakiem klasyki. Przerabialiśmy Szninkla. Wielu go zna. Wielki poeta to był. Szninkiel. Wielki poeta. Bardzo wielki poeta, właśnie. Więc no właśnie o to chodzi, że każdy miał, czasami to była kalka z dzieciństwa, odległego z dzieciństwa, może to nie jest komiks dla dzieci, ale powiedzmy, że wtedy... Właśnie tak, dlatego właśnie tak głęboko zapadł mi w pamięci, ponieważ mój kuzyn miał ten komiks na wysokiej półce. Ja na tą wysoką wieżę się wspiąłem i tam jest taka jedna scena przepoczwarzania i no, seksu, która na długo została mi w pamięci. Znaczy, tę kreskę zapamiętałem. No tak, jak każdy mówi, no ta scena, to wszyscy, którzy czytali, zwłaszcza jeżeli czytali, jak byli nieletni, to wiedzą, która to jest ta scena, nie trzeba już nic dodawać. Ale to też chodzi o to, że to, o czym już mówiliśmy, że kiedyś komiks to było wyobrażenie, no komiks, no to dla dzieci, więc często rodzice robili taki błąd, dzisiaj już by go być może nie zrobili, no skoro kupuje komiks, no co w tym komiksie może być? Kaczor Donald, Kajko i Kokosz, no, nic złego tam na pewno nie będzie, więc no wielu, dostał się w ręce wielu nieletnich ten komiks, no ja sam go przeczytałem, nie będąc pełnoletnim, oczywiście. I teraz właśnie rodzice zaczynają zastanawiać się, którzy nas słuchają, co zrobili, wysyłając dziecko na Deadpoola. Kiedy dziecko mówiło, to bo ja idę na taką ekranizację komiksu. Myślę, że dzisiaj już jest większa świadomość, chociaż też nie do końca, też z różnymi sytuacjami się już spotykałem, ale świadomość tak czy inaczej jest większa. Większa jest świadomość tego, że komiks jest bardziej różnorodny, że nie każdy komiks jest dla dziecka, po prostu. A dzisiaj mamy nawet taką paradoksalną sytuację, że większość komiksów, które są wydawane, niekoniecznie są właśnie dla dzieci, raczej dla dorosłego. No może od kilku, dwóch, trzech lat mamy taki jednak renesans dziecięcego komiksu, ale wcześniej to rzeczywiście nadreprezentacja komiksów dla dorosłych była olbrzymia. To w takim razie posłuchajmy i spróbujmy podjąć wyzwanie takiej zachęty do dyskusji, czyli tego, jak na co dzień wyglądają wasze comiesięczne spotkania w ramach dyskusyjnych klubów czytelniczych, a dyskutować będziemy o komiksie, którego autorem jest Tomasz Spel, Zasada Trójek. To jest rzecz opublikowana no nie tak dawno przez Kulturę Gniewu. To ja zamilknę, Janku, prowadź. Mnie to na przykład ujęło to światotwórstwo w tym komiksie, bo mamy tutaj całkowicie wymyślony świat i to chyba na niemalże każdym etapie, poza może jakimś sposobem porozumiewania się tych postaci, bo one po prostu też otwierają usta, żeby mówić. Natomiast no, niemal wszystko tam jest wymyślone od podstaw, od zera. No, w połączeniu z tą kreską Tomka, no to daje jakiś piorunujący efekt. Dla mnie to jest właśnie super w tym komiksie, że on jest taki kolorowy, tak? To znaczy, trochę może to być w jakiś sposób taki synonim dla komiksu, w sensie takim, że jak sobie myślę o komiksie, to ja chciałbym właśnie zobaczyć coś takiego kolorowego, fajnego, przygodowego, a jednocześnie no, gdzieś porusza on poważniejsze tematy i to nie w taki schematyczny sposób, więc ode mnie taka wkładka na szybko. Tak, to, że jest kolorowy, to jakby jest takie, jak ktoś już przeczyta, to się zorientuje, że trochę to jest takie przeciwstawne do wyobrażenia właśnie o takiej poważnej powieści graficznej, która zazwyczaj jest czarno-biała. Tak, graficznie jest to piękny komiks, natomiast tak jak już Julia trochę zasygnalizowała, no to nie jest błahy i
porusza bardzo taką bardzo uniwersalne problemy są tam poruszane w tym komiksie, które trochę się kryją pod tą no taką dość zwariowaną, powiedziałbym, odjechaną warstwą graficzną, bo te stwory, te zamieszkujące zasadę trójek, no chyba nie mają żadnego odpowiednika w innych dziełach literatury. Można to zakwalifikować jako fantastykę, natomiast no na pewno tam nie ma elfów i krasnoludów. Po prostu są to odjechane, zrodzone w wyobraźni autora postaci. Niektóre zupełnie odjechane po prostu. To skoro tak gadzimy, to ja się na chwilę dołączę, bo ja mam dwie takie impresje na dobry początek. Pierwsza moja impresja to była taka, że jak zobaczyłem te sceny, które są takimi dużymi scenami, to znaczy gdzie widać kawałek świata i małe postaci, to miałem wrażenie, jakbym szukał tych głównych bohaterów trochę, gdzie jest Wally. To moje pierwsze skojarzenie. A druga to rzeczywiście ten świat skonstruowany w taki sposób, że on jest bardzo plastyczny. To znaczy, że rzeczywiście można by spokojnie z tego na przykład zrobić grę komputerową. Platformówkę schodzenia niżej do światów i realizacji jakichś marzeń przez bohaterów, bo to jest też trochę opowieść o realizacji marzeń. Albo chorej ambicji, można powiedzieć. No właśnie. Bo tutaj właściwie chyba motorem tej opowieści jest ambicja, która sama w sobie może nie jest zła, natomiast w tym komiksie no, przybiera takie dość niebezpieczne formy. No, nie wiem, czy spoilerować, no może nie będę spoilerował, natomiast nie jest to zdrowa ambicja. Można powiedzieć, ambicja, która niszczy i człowieka ogarniętego tą ambicją, no i w zasadzie jego otoczenie. Mhm. Ja miałam szczęście być na spotkaniu autorskim z Tomkiem, więc dodam, co zapamiętałam. To był jakiś troszeczkę autobiograficzny ten pomysł na komiks, z tego co pamiętam. Co wspominał, że chciał po prostu jakoś te swoje myśli na temat właśnie ambicji przetworzyć, ale chciał je osadzić w takim jakimś settingu uniwersalnym, no ale tak miał problem, jak to zrobić i właśnie stwierdziłam, że miał genialny pomysł, po prostu stwarzając świat na nowo, w którym można umieścić takie problemy współczesne, ale popełnił drobny błąd, zrobił to tak ładnie, tak plastycznie, że na przykład moja mama nie chce czytać tego komiksu. Mówi, że za dużo się dzieje. Mnie ta akcja wciągnęła i rzeczywiście muszę przyznać, że tak jak podążam, czytając książkę za historiami bohaterów, ale często też interesuje mnie przy okazji, jak to jest opowiedziane, to tutaj miałem podobne doznanie. To znaczy, że z jednej strony miałem taką myśl, że chcę dowiedzieć się, kto zabił, i co za tym stoi, bo to też jest fajne, bo to jest jakaś zagadka tego świata, którą na końcu oczywiście odgadujemy i nic nie jest takie jak w rzeczywistości, chociaż jest jak w rzeczywistości, to też jest super. To trochę Wojtek bym powiedział, jest ten poziom meta, czyli to nie jest błaha opowieść dla samej opowieści, ale z drugiej strony też patrzyłem na te sensy z boku i to jest też taka opowieść, która komiksowa, która daje taką możliwość. To znaczy, że jak człowiek chce, to można sobie tam pogrzebać. Pytanie takie, czy tam rzeczywiście w tym komiksie to jest, do czego my sobie grzebiemy, ale to już jest odpowiedź taka jak trochę do literatury, nie? Znaczy na pewno się gdzieś dogrzebiemy, jak będziemy próbować. No zresztą Wojtek tutaj zarzucił chyba dobrą interpretację, bo jakby też mi się wydaje, że w tym komiksie gdzieś tam są ukryte, znaczy ukryte, no może pod koniec są rzeczywiste, ale właśnie przez pewien czas ukryte jakieś głębsze myśli. Natomiast no też tutaj trzeba oddać to, że to graficznie wygląda fenomenalnie i nie tylko dlatego, że jest to powiedzmy ładne, ale jeśli chodzi o dynamikę scen, o właśnie jakieś mieszanie slapsticku z jakimiś poważniejszymi motywami, o te kolory, o to, jak jest prowadzona ta opowieść. Tam na przykład jest ciekawy motyw z tymi telepatami. Na każdy jakiś mały element tego albumu jest konkretny pomysł, który jest konsekwentnie prowadzony i wydaje mi się, że to też jest duża siła tego komiksu, że on jest w sposób przemyślany od początku do końca i ma się wrażenie, że ten świat rzeczywiście, nie chcę mówić, tętni życiem, natomiast no jest jakiś zaplanowany od początku do końca i tak naprawdę my też widzimy tylko jego mały jakiś ułamek, bo tam na początku mamy mapę i większość tego komiksu dzieje się w jednej dzielnicy tego świata. No i trochę to właśnie daje jakieś możliwości, czy to może na jakieś komiksy osadzone w tym uniwersum, czy właśnie, tak jak wspomniałeś, może grę komputerową lub serial animowany. Też wydaje mi się, że Tomek sceptycznie podchodzi do tego typu
pomysłów, natomiast no, na pewno wymyślił coś, co może żyć dalej. I bo to jest też opowieść drogi klasyczna, to znaczy są jacyś bohaterowie, którzy mają jakiś cel, żeby go osiągnąć, muszą przeżyć ileś tam przygód, przejść przez ileś krain, dotrzeć do celu, no jest oczywiście finałowy pojedynek, no czyli taka bardzo klasyczna, skoro o klasyce rozmowa na dyskusyjnych klubach czytelniczych poświęconych komiksom, bardzo klasyczna konstrukcja, w której wydawałoby się, no niczego nowego nie można wyeksplorować, a tu proszę. Okazuje się, że Zasada Trójek jest takim światem, w którym to jest możliwe. Też jak już tak patrzymy na tą narrację, też jest to ciekawe, że jeśli pomyślimy o tej klasycznej takiej campbellowskiej podróży bohatera, no to jej wcale nie uosabia główny bohater, tylko bohaterka poboczna, tak? Bo ona trafia do tego świata, musi go poznać i ona ma questa tak naprawdę, więc to też jest ciekawe, że mimo, że mamy tutaj ten schemat znany od tysiącleci, to jest on trochę w jakiś sposób przekręcony. Jak w ogóle czytacie komiksy, to macie coś takiego, że jest taki bohater, za którego, ja trochę o to pytałem, o superbohaterów, bo one są, to są takie postacie też archetypiczne. Czy macie takiego bohatera, że właśnie, że potem ci bohaterowie z tych opowieści komiksowych gdzieś z wami zostają, czekacie na przykład na kolejną odsłonę ich opowieści, o opowieści o nich, że gdzieś wam w głowie pracują te historie? Jak to jest, Julia? Na pewno, tylko tutaj właśnie duże znaczenie ma też, moim zdaniem, warstwa graficzna w przypadku komiksu, bo może być komiks o kimś pozornie bardzo odległym ode mnie, a ja będę się zastanawiać, co bym zrobiła na jego miejscu i niecierpliwie się coś zobaczę na następnej stronie. Tak było z właśnie takich pierwszych komiksów na poważne tematy, tak zwane, które przeczytałam, to były Niebieskie pigułki Frederica Petersa. No to jest o mężczyźnie 30-paroletnim, który poznaje kobietę, która ma tam 2-letnie dziecko. Ja to czytałam jako nastolatka, więc z pozoru nie powinnam się utożsamić z tą sytuacją. Ale tak mnie wciągnęło, że rzeczywiście. Czy fajnie jest mieć bohatera, któremu się chociaż kibicuje, nawet jeżeli się z nim nie utożsamia, to żeby się mu kibicowało. I tutaj cofamy się w odległą przeszłość, czyli do Torgala. Czyli jak dla mnie pierwszym taką postacią, której kibicowałem i której, można powiedzieć, czekałem na kolejne odsłony, no to była oczywiście opowieść o Torgalu. No dzisiaj mamy może troszkę przesyt Torgala, ale generalnie tak, to była taka postać. No tych postaci jest oczywiście więcej, tak jak właśnie w literaturze. No, trzeba komuś, albo mnie się przynajmniej lepiej czytało książkę, jeżeli komuś mogłem kibicować, jeżeli jakiś bohater wywoływał jakieś emocje. Kiedy Wojtek mówił o Torgalu, to Janek wskazywał na niego palcem, mówił to, jego palce to mówił. Co to oznaczało to? Znaczy mamy tutaj... Spór. Nie, sporu nie ma w zasadzie. Mamy pewną tradycję, że nieważne o jakim komiksie rozmawiamy, czy to jest manga, czy to jest horror, w pewnym momencie, w najmniej spodziewanym najczęściej, pojawia się słowo Torgal. Ktoś do niego nawiązuje, ktoś mówi o Torgalu. Zawsze, po prostu chyba nie było spotkania, na którym w zupełnie przypadkowym momencie pojawiłoby się słowo Torgal. Po prostu. To też wynika to z tego, kto na spotkanie też przychodzi. Przychodzą ludzie, którzy często wychowali się na Torgalu, którzy go doskonale znają i lubią. Albo i nie. Tylko pierwszą część Torgala jakoś mi nie podeszła. Przypuszczam, że byłam wtedy za staro. Nie wiem z czego to wynika, ale nie rozumiem. No może po prostu łatwiej byłoby nazywać każde ze spotkań Torgal 1, Torgal 2, Torgal 3 i jakoś by poszło, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś, to, że gdzieś czytelniczo ten Torgal jako taki wzorzec Sevr odniesienia i kulturowego i też pokoleniowego zostaje, nie? No paradoksalnie on nigdy jako tytuł się nie pojawił na naszych spotkaniach. Nigdy o Torgalu jako o komiksie nie rozmawialiśmy. To wiesz, to trochę tak jak z tym Słowackim, który wielkim poetą był, nie? Znaczy, że wypada się odnieść, nie? Że jak już tak chcesz zaistnieć, myślisz, a w Torgalu to było tak rozwiązane na przykład, nie? To ciekawe. Ciekawe, że to istnieje. Czy na takich spotkaniach, Janku, też bliżej przyglądacie się sylwetce autora? Jak czytasz komiksy? Czytasz przez to, co on
do tej pory stworzył. No teraz przyglądamy się twórczości autora, którym jest Tomasz Spel. Na pewno pewien kontekst jest ważny i wzbogaca i spojrzenie na dany tytuł i też właśnie spotkanie, bo można się odnieść do czy to poprzednich dzieł, czy czasem też jakichś osobistych doświadczeń. Wiadomo, że to różnie z tym bywa i nie zawsze to powinno się w parze przy ocenie danego dzieła. Natomiast no, czasem jest pomocne. Ja w ogóle jak sięgam po komiksy, to często sięgam po prostu po znanych twórców, po znanych autorów, albo takich, którzy są po prostu znani i na przykład dopiero się pojawiają na polskim rynku, bo to co Wojtek wspomniał, mamy teraz bardzo dużo nowych tytułów i też przychodzi trochę takich twórców i tytułów, które po prostu gdzieś tam o nich się słyszało, natomiast na przykład nigdy nie było polskich edycji danych komiksów, więc trochę sięgam po komiksy przez właśnie pryzmat tego, kto je stworzył i albo przez to, że znam i lubię, albo właśnie, że nie znam, a chciałbym poznać. Ja wiem, że część z Państwa spodziewa się, że zdradzimy fabułę z Zasady Trójek, ale nie zdradzimy. Nie zdradzimy fabuły Zasady Trójek, dlatego że wtedy zdradzilibyśmy zbyt wiele. Poza tym to jest bardzo ciekawe też doświadczenie dla mnie, dlatego że opowiadamy o medium wizualnym w podcaście, a opowiadanie o medium wizualnym bez oglądania albumu jest trochę opowiadaniem ułomnym, bo nie da się opowiedzieć kreski do końca, tak mi się wydaje. Wojtek tak zastanawia się nad tym. Nie da się, natomiast dyskutuje się też o filmach, prawda? I w których też najlepiej by było, gdyby można było je zobaczyć, prawda? A jednak się dyskutuje. O komiksie też można. Oczywiście lepiej mieć dany egzemplarz komiksu w ręce i no, konkretny kadr przed oczami, no, ale powiedzmy tak zupełnie teoretycznie też można podyskutować. Zupełnie nieteoretycznie można do dyskusyjnych klubów czytelniczych dołączyć w Krakowie, w tym do klubu komiksowego. Wystarczy po prostu przyjść, tak? Tak, zapraszamy wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i też niezależnie od tego, czy się czytało komiks od dzieciaka i zna się ich 1000, czy nigdy się nie czytało komiksów, bo też mieliśmy chyba takie przypadki, że przychodzili zainteresowani, którzy właśnie w ogóle chcieli się dowiedzieć poprzez tą obecność na klubie, dlaczego ktoś czyta komiksy, jak się to robi, dlaczego i jakby co w tym fajnego, więc myślę, że wszyscy są zaproszeni. Wszyscy są zaproszeni również do fan komiksu i to jest tak, że Wojtek, jak ktoś przychodzi i tak jak nie wierny Tomasz mówi, od Torgala od 30 lat nie czytałem niczego. Chciałbym wrócić. Grzeszyłem, a teraz jestem. I rozumiem, że Wojtek mówi, synku, wybaczam ci, ale musisz kupić 10 komiksów i to jest to. To znaczy, czy potrafisz wybrać? Nie da się wybrać, zwłaszcza jeżeli ktoś miał taką długą przerwę. Klient przychodzący, człowiek przychodzący po takiej długiej przerwie do sklepu z komiksami przeżywa szok. Po prostu jest natłok tytułów, okładek, no i troszkę nie wie od czego zacząć, do której półki podejść, co wziąć. Dlatego tutaj oczywiście powoli w czasie rozmowy zawężamy, no ale jakie komiksy ktoś czyta, jaką literaturę lubi, też można punkt wyjścia, czy czyta kryminały, czy fantastykę. I to nam troszkę powoli zawęża do dwóch półek, jednego regału, dwóch półek, jednej półki, aż w końcu wybieramy z tych, które klient będą najlepsze dla klienta po tylu latach. Z reguły klient właśnie wybiera coś, co czytał kiedyś, czyli jak ktoś czytał wymienionego już dwa razy Torgala, no to możemy znaleźć podobną opowieść, tylko na przykład bardziej współczesną. I później, jeżeli się spodoba, to ten klient wróci po prostu, kupi drugą część, a jeżeli to nie była cykliczna opowieść, no to kupi coś innego. Jeszcze raz powiesz słowo Torgal i będę musiał wkleić, że audycja zawiadała lokowanie produktu. To się wytnie. Nie, tego się nie wytnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zasada Trójek więcej przeczytacie po prostu w komiksie opublikowanym przez Kulturę Gniewu. Autorem tego albumu jest Tomasz Spel. Moim zdaniem to znakomita rzecz, która u mnie na półce z dużą dumą leżeć będzie i czekam na kolejne jego prace i kolejne albumy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie. Dziękujemy. P jak Patronite. Ja nie chcę zdradzić, ale zdradzę. Oni jeszcze siedzą i rozmawiają, a ja już odszedłem na bok, by poinformować, że szczegóły dotyczące dyskusyjnych klubów książki działających w Krakowie znajdziecie oczywiście w internecie, między innymi na Facebooku. A partnerem tego odcinka w Alfabetowo i Tusika jest Fundacja Poemat, która organizuje dyskusyjne klubowe
kluby czytelnicze w wielu kameralnych księgarniach, a także w fankomiksie w Krakowie. To spotkania poświęcone komiksom, poezji. Jest literatura współczesna, naprawdę jest w czym wybierać. A wy możecie wybrać się na stronę patronite.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak wspierać Alfabet Wojtusika, bo działam na co dzień dzięki pomocy i wsparciu patronów i patronek i matronek, za co bardzo, bardzo serdecznie tym, którzy już ze mną, dziękuję. Was zapraszam do dołączenia do tej drużyny, do tej ekipy. Szczegóły na patronite.pl w zakładce Alfabet Wojtusika.